Cześć, witajcie tutaj Abi, a dzisiaj nagrywam dla was poradnik dla eventu walentynkowego, tego najnowszego. Zmusiłem się do tego, no bo kurczę, nie do tego eventu, ale nagram dla was poradnik, jak to, jak działa ten event, tak? Bo jest on nowy, więc możecie o tym nie wiedzieć, a może wam się podobać. Więc wszystko tu będzie, myślę, prosto, jak najprościej postaram się wytłumaczyć, bo sam eventu jeszcze nie zrobiłem, więc będzie ciężko. Ale generalnie na sam początek trzeba chwilę tam pograć sobie, dajmy na to na wanilii i dropnij nam guzik, który tutaj no, gdzieś na głową u mnie będzie. Tak, i potem co z tym guzikiem, tak? No to bierzesz sobie ten guzik, idziecie na wilagę, bo to musicie zrobić, bo inaczej w ogóle się nie zacznie, tylko będziecie tracić sobie powiedzmy ten event, co nie? Ten guzik musicie wziąć, pójść sobie tam jakieś sofa tam w góry, domek na drzewku, na drzewie i wymienić go z NPC-tem na sobie na ten właśnie słoiczek z serem, tak? Jak sobie już wymienić ten słoiczek z serem, który jest tutaj, o właśnie za guziczek, widać idealnie tutaj, to odpali wam się to, że co każda udana mapa zdobędziecie słoiczek z serem. Ja na przykład mam ich 19, tak? No i potem trzeba zebrać ich 250, co nie jest naprawdę takim prostym zadaniem. 250 takich słoiczków trzeba zebrać, żeby następnie znowu wrócić sobie tutaj do tego koleżki i obok tego ziomeczka jest taka pani, tak? I u niej możesz sobie sprzedać za 250 słoiczków z serem, kupicie sobie słoiczek z serduszkiem. No i to jest ważne. Słoiczek z serduszkiem nam zawsze będzie dropił od tego momentu pod tym, jak uratujemy myszki jako szaman, tak? Będzie nam dropiły te słoiczki. No i tak sobie dropimy te słoiczki jako szaman i sobie dropimy i znowu do 250, tak? Znowu musimy mieć to 250, tą okropnie dużą cyfrę po to, żeby pójść właśnie teraz, zobaczycie. To jest specjalny pokój, specjalnie odsłonię wam tutaj może to, czego nigdy nie odsłaniam. Musicie pójść na specjalny pokój tutorial, tak? Tutorial. O, jak jesteście już na tym tutorialu, to w ogóle, ja nie wiem, kto to wymyślił, kto by się domyślał, no. Bez Wikipedii trzeba być, no, nie wiem, fiveheadem, żeby to się domyśleć. Najgłupsze, co mogli zrobić. Przepraszam, ale muszę się wypowiedzieć, to jest takie gówno. Na tutorialu jest pan nauczyciel, tak? Melo. I on będzie z nami się wymieniał. Za 250 słoiczków ze serduszkiem można kupić sobie, kurczę, koszyczek, tak? I do tego koszyczka będą nam dropiły płatki kwiatków, tych róż, które właśnie tutaj jest u dołu. Fioletowa róża. Tak. No i to, no i to, co jest największą teraz bzdurą. Tak uważam. Jak się ma ten koszyczek już tutaj, już tego ziomeczka, kupi się, to następnie można w randomowych momentach po prostu w grze dostaje się od 1 do 10 płatków róży, tak? I teraz uwaga. Jest tych płatków kilka rodzajów. Fioletowy, czerwony i inne takie tam kolory, jakieś żółty, niebieski. I każda myszka, każdy gracz ma przystosowany swój kolor. Nikt, nie możesz mieć innego koloru, tak? Inni mogą mieć twój, ty mieć inny, ale chodzi o to, że ty ciągle byś miał zielony i tylko zielony. I chodzi o to, że te płatki można między graczami wymieniać. Więc ta gra, ten event znaczy się, wymusza o wymianę, żebyś miał wszystkie płatki, wymieniał się między graczami tymi płatkami, ponieważ jak byś miał wszystkie płatki i sobie wykupisz wszystkie te róże, które są, o tutaj, czerwone róże, to musi być 200 płatków, z kimś się tam wymienić za 200, albo ktoś ci da za darmo, dajmy na to, to już w ogóle super, nie? Masz to 200 płatków wszystkich kwiatów, sobie te kwiaty wymieniasz i masz po prostu wszystkie róże. No, na przykład tu jest różowa. No i teraz jak macie wszystkie te róże, to dostajecie jakby tu nad głową, pokazuję wam takie wszystkie róże w jednym, tak? No i teraz kolej rzeczy, naprawdę głupia rzecz. To już by mógł być koniec eventu, dostać odznakę i super. Nie, ty masz te kwiatki i musisz następnie z tymi kwiatkami się z kimś wymienić. I ta osoba, która dostanie te kwiatki od ciebie, dostaje odznakę. I ty też, nie wiem, czy to chyba działa tak, że ty dostaniesz, a komuś dasz, albo na odwrót, nie? Musisz dostać również te kwiatki i ty komuś dać. No po prostu się wymienić z tym. Wtedy dostajesz odznakę. No to jest głupie. Najlepiej to zrobić, jak ktoś ma kwiatki, ty masz kwiatki, bo szczerze nie wiem, czy to działa w sposób taki, że to jak ty komuś dasz, to dostajesz, czy jak dostaniesz sam, dostajesz odznakę. To raczej, nie wiem. Najlepiej zrobić osobą, która ma właśnie ten itemek również z tobą. I to jest cały event. Dostajesz odznakę, no i fajnie, nie? Potem znowu możesz guziczek zdobyć i robić event od nowa.
Tak, parę słów ode mnie, to jest mega event, nieintuicyjny, taki niepasujący do tej gry. Nawet nie ma własnej mapy. No chyba, że tutorial i village, wygląda się event, tak? Mapa eventowa, no nie. Coś nowego, fajnie, tylko zawsze eventy były takie proste. Powiedzmy, event przytulania. Biegało się na sam środek parkurem i wszyscy się przytulali. Event wodospadu. Po prostu spadało się i... No i się randomowo, kurczę, ten trafiał tego dziurska jakiegoś i się wygrywało jakieś nagrody, co nie? Wszystkie te eventy były po prostu proste. I to miało swój urok i były naprawdę przyjemne, dzięki temu były łatwe. Jak choćby ten walentynkowy, jaki był zawsze. Po prostu znaleźć odpowiednią osobę poprzez całowanie się z innymi graczami. A ten event jest strasznie skomplikowany. To totalnie zabrało ten urok tych eventów i strasznie mi się to nie podoba właśnie, no bo... Nie podoba mi się to. Taka jest moja opinia. Dajcie swoją opinię w komentarzach. Mam nadzieję, że wam pomogłem oraz widzimy się w następnych odcinkach, więc miłego dnia Świętego Walentego, chociaż to raczej jest pod walentynkach, ale i tak. Trzymajcie się i cześć. Dajcie swoją opinię. Mam nadzieję, że pomogłem. Pa, pa.